Dzień dobry, witam Państwa w podcaście seriale do nadrobienia. Państwa i moimi gośćmi są moi redakcyjni koledzy i koleżanki Maja Staniszewska. Dzień dobry. I Andrzej Kulasek. Witam serdecznie. Ja nazywam się Agata Piasecka, a dzisiaj trochę nietypowo zaczniemy od omówienia bieżących wydarzeń, czyli strajku scenarzystów i aktorów w Hollywood. Maja, może trochę przybliżesz nam całą sytuację jako autorka tekstów na ten temat. Cóż, strajk scenarzystów. Zaczął się już 2 maja i trwał sobie, wydawało się, cicho i spokojnie do momentu, kiedy wszystko nie eksplodowało, gdyż do związku strajkujących scenarzystów dołączył największy związek zawodowy aktorów i ludzi występujących na ekranach przed mikrofonami, również radiowymi, kaskaderów i lektorów, czyli Screen Actors Guild liczący 160 tysięcy członków, podstawa show biznesu hollywoodzkiego, który podobnie jak wcześniej Związek Scenarzystów miał podpisany kontrakt ze Związkiem Producentów, który, których członkami są największe studia hollywoodzkie, ale także nowi gracze, czyli serwisy streamingowe takie jak Netflix. Kontrakt Jednych i drugich wygasł, a nowy, nad którym negocjacje trwały od kilku miesięcy, nie został podpisany. W związku z tym najpierw scenarzyści odeszli od komputerów, a potem odeszli również aktorzy, z tym, że tego, że odeszli scenarzyści nie widzieliśmy, bo oni pracują najczęściej w zaciszu domowym, a tego, że odeszli aktorzy, przekonaliśmy się natychmiast, choćby na premierze Oppenheimera, filmu Christophera Nolana, który jest jednym z przybojów lata i który właśnie wszedł do kin, kiedy z czerwonego dywanu gwiazdy zamiast wejść na uroczystą londyńską premierę przed pokaz filmu po prostu wyszły, gdyż e, tak nakazuje im prawo i tak tego się wymaga od członków e, związku aktorów. Oni po prostu teraz zeszli z planów filmowych i Hollywood stanęło. Myślę, że warto gdzieś zaznaczyć, że ci aktorzy, którzy właśnie zeszli z czerwonego dywanu na premierze Oppenheimera, czy wielkie nazwiska, które nie pojawiały się na planie, tak naprawdę wyrażają solidarność z członkami związku, którzy nie są tak znani i nie zarabiają tak dużych pieniędzy, prawda? W 160 000, wśród 160 tysięcy członków tych zarabiających po 20 milionów dolarów. Za rolę jest kilka osób. Cała reszta to są po prostu ciężko pracujący ludzie, którzy zaludniają nasze ekrany, te małe przede wszystkim, a te duże w drugich, trzecich planach. Wszyscy statyści, epizodyści, wszyscy aktorzy, którzy gościnnie pojawiają się w odcinkach tego, co lubimy sobie oglądać też w domowym zaciszu. To jest zdecydowana większość i ci ludzie właśnie z roku na rok... Widzieli, że zarabiają coraz mniej, a nie widzieli z kolei tantiem, które należałyby się za ich pracę, głównie z tego nowego źródła, czyli właśnie z serwisów streamingowych, które nam eksplodowały w ostatnich latach. No właśnie, a ja się tak, Maja, zastanawiam, czy, e, czy w tym sporze, bo ten spór się wydaje takim, ta, ta, taką walką między tymi, którzy zarabiają setki milionów dolarów, czyli y, szefami tych wielkich biznesów filmowych. Platform streamingowych, etc., etc. A tymi wielkimi gwiazdami, które, które, które koszą, tak jak mówiłaś, e, za rolę do 20, do 30 milionów dolarów. Czy ci malutcy gdzieś tam ludzie, to nie są tacy żołnierze, którzy gdzieś tam. To jest dokładnie odwrotnie. To ci malutcy ludzie, czyli ciężko pracujący, ludzie, którzy zarabiają w ten sposób na chleb, na kredyt. Na mieszkanie i na e, książki do szkoły dla swoich dzieci, dla których to jest po prostu zawód. Oni właśnie są motorami tego strajku, i głównie o ich interesy toczy się największa, e, największa batalia, bo bez nich, bez wielkiej gwiazdy, zresztą, kto jest dzisiaj gwiazdą? No, takich hollywoodzkich gwiazd w starym stylu zostało do policzenia na palcach, no dobrze, dwóch rąk, może. Natomiast, e, ponieważ mnóstwo się kręci, mnóstwo potrzeba, i scenariuszy, bo bez nich nie będą aktorzy mieli nic do roboty. Ale też mnóstwo potrzeba aktorów, żeby te rozmaite seriale głównie e, zapełniać. To ktoś w tym wszystkich w tych wszystkich premierach, których mamy co tydzień, po kilkanaście w różnych serwisach, i czasem też jeszcze w telewizjach. E, analogowych, starego typu, nie wiem, jak to w tej chwili powiedzieć. E, Ktoś musi te wszystkie role zagrać. I to właśnie ci ludzie zobaczyli, że oni pracują tak samo ciężko jak kiedyś, a zarabiają coraz mniej. Natomiast ich szefowie zgarniają wielkie premie i zarabiają. No, w Los Angeles Times zrobił wyliczenie, z którego wynikało, że szef obecnie koncernu, który się nazywa Warner Bros. Discover, David Zaslaw, w ciągu pięciu lat zrobił prawie pół miliarda dolarów. Natomiast oni, ich, na, ich pensje nie rosną nawet o inflację. Czyli to też właśnie nie jest tak, że. Bo nie da się zrobić filmu tylko z Tomem Cruzem, prawda? On nie może, to, to nie jest monodram teatralny, i dlatego ci ludzie, ci mniejsi żołnierze są tacy ważni. Z Tomem Cruzem bym tutaj. Okej, okay, dobrze, to może najlepszy przykład. Tom Cruise jak w takiej słynnej kreskówce Lully, z królikiem Baxem, gdzie królik Bax grał na wszystkich pozycjach w meczu bejsbolowym. To Tom Cruise być może by to zrobił, ale, ale paradoksalnie Tom Cruise, który uważany jest za osobę, która właściwie samodzielnie zbawiła kino, takie kino, gdzie ludzie chodzą do kina oglądać film na dużym ekranie. Bo najpierw zrobił Top Gun Maverick Wielki Przebój Ubiegłego lata, w ogóle Wielki Przebój Ubiegłego roku, a teraz kolejną część Mission Impossible. Tom Cruise uczestniczył w tych negocjacjach ze Związkiem Producentów Filmowych, reprezentując kaskaderów i broniąc aktorów przed nadużyciami sztucznej inteligencji. O czym zresztą jest również kolejna część Mission Impossible. O tym, jak grany przez niego agent tan Hunt, walczy z sztuczną inteligencją. No właśnie wspomniałeś Andrzej, o multiplikacji. Ty Maja o sztucznej inteligencja to jest jedna z obaw tych aktorów, którzy grają te role mniejsze, czy też są statystami. No bo producenci zaproponowali im jednodniowe wynagrodzenie za możliwość multiplikowania ich wizerunków w produkcji tak naprawdę niezliczoną ilość razy, jeśli tylko będzie to chodziło o ten jeden tytuł, w którym zgodzili się zagrać. Ta rzecz na razie dotyczyła aktorów, takich aktorów tła, że osoba przychodząca na plan jako statysta, taki czy epizodysta byłaby skanowana, dostawała dniówkę, a potem jej wizerunek byłby używany przez studio nieskończoność. W tej produkcji w tysiącu różnych innych, gdzieś właśnie w tle człowiek by a raczej jego cyfrowy klon. I to był jeden z punktów, o których wywróciło się to właśnie, jak ma być używane ewentualnie cyfrowa wizerunek aktora. O to się wywróciły rozmowy między Związkiem Aktorów i Związkiem Producentów, ale wcześniej dokładnie ten sam problem, czyli wykorzystanie. No, już nie wizerunku, ale pracy do tworzenia klonów, podnosili scenarzyści, u których fundamentalne było to, że sztuczna inteligencja, dzisiaj tak popularna, którą się bawimy, no ale te zabawy mogą mieć bardzo przykre konsekwencje. Sztuczna inteligencja chodzi o to, żeby nie mogła się uczyć na ich już kiedyś napisanych scenariuszach pisania scenariuszy i żeby nie można było ich w przyszłości używać do pisania scenariuszy od zera. Czyli, może do researchu, może do jakiegoś wsparcia, ale żeby nie mogło być tak, że człowiek w writers' roomie nie będzie już żadnego writers' roomu, tylko będzie po prostu komputer, który będzie wypluwał kolejne scenariusze, ale przecież komputer sam ich nie wymyśli, tylko musi się najpierw najeść myśli ludzkiej i dopiero potem na podstawie tego, co napisali w przestrzeni ostatnich lat ludzie, stworzyć coś swojego. No, ale jak to scenarzyści pisali sobie na plakatach, no, komputer nie ma dziecięcej traumy. Komputer nigdy nie trzymał noworodka w ramionach. Co komputer będzie wiedział, nawet jeśli pozna słowa, o ludzkich emocjach, które są podstawą dobrych seriali i filmów. Nie wiem, czy wy też, ale ja mam trochę ciarki, jak tego wszystkiego słucham i od razu przychodzi mi na myśl pierwszy odcinek ostatniego sezonu Black Mirror. Gdzie właściwie wszystko kręci się wokół sztucznej inteligencji, która multiplikuje życie bohaterki, obsadzając w jej roli Salmę Hajek, która też w sumie nie wie, że gra siebie. Widzieliście ten odcinek? Widzieliście w ogóle nowe, nowe Black Mirror? Jakie są wasze odczucia? No Black Mirror wyrobiło sobie przez lata, bo przecież to już szósty sezon reputację serialu, który przewiduje przyszłość. no Myślę, że przyszłość już tak bardzo nas dogoniła, scenarzystów, że raczej no właśnie oni właściwie opisują to, co już jest Aczkolwiek może nie jest tak zaawansowany, bo próby tego, co jest. no Aktorzy, zresztą to się przewijało w rozmaitych relacjach z, z przygotowań do strajku aktorów w Hollywood. Aktorzy ten odcinek uznali nie za fikcję, tylko odcinek dokumentalny. Że ich życie za moment będzie tak wyglądać, że podpiszą jakąś umowę, dadzą się zeskanować i Until The Trumpets of Armageddon będą grali w tym co akurat będzie potrzebne producentom. A pieniądze dostaną ci producenci. Tak, ten odcinek nosi tytuł John jest okropna, a ja się tak zastanawiam, czy nie, nie powinien się nazywać, nie wiem, rzeczywistość jest okropna albo świat jest okropny, bo rzeczywiście ciarki przechodzą po plecach. I oczywiście wiemy, że przez te, że, że przez te wszystkie lata twórcy Black Mirror przyzwyczaili nas do tego, że nas straszą. Że pokazują rozwój technologii i zagrożenie ze strony technologii w sposób no, bardzo często, oczywiście, wyolbrzymiony, ale jak się okazuje, to wcale nie jest wyolbrzymienie. To rzeczywiście rzeczywistość, ta ponura, okropna rzeczywistość, już chyba, znaczy fikcja dogoniła rzeczywistość, a rzeczywistość zaczyna być taka, że chyba nawet fikcja już za nią nie nadąża. No Black Mirror jest serialem, antologią, więc każdy odcinek jest tutaj o czymś innym, ale e, przypomnijcie sobie taki odcinek, Nosedive, nie, niestety nie pamiętam polskiego tytułu, w którym e, każdy dostawał punkty e, od innych ludzi i od tego, ile tych punktów zebrał, zależało, czy będzie, nie wiem, dostanie zniżkę na kawę albo. Tak, i taki sta, sta, status tak, społeczny tak, w ogóle tak. tej osoby. Status mhm. społeczny tej osoby, ja. Dochodziliśmy do momentu, w którym bohaterka nie mogła kupić biletu na samolot, bo miała za mało tych serduszek, czy czego tam, co tam ten program liczył. No Chiny generalnie poszły w tą stronę. I obywatele też zostają takie punkty. I teraz też różne rzeczy będą w Chinach, zależało od tego. Czy jak... się ktoś dobrze uśmiechnął i czy ktoś... Może niekoniecznie tak, ale generalnie... Już... No cóż, robi się dystopijnie troszeczkę. To jest w ogóle ciekawe, co powiedziałaś. Też mam takie wrażenie, że Black Mirror zaczynało jako serial, który umiał przewidywać przyszłość, a ta przyszłość teraz już jest teraźniejszością tak straszną, że właściwie w tym sezonie trochę twórcy poszli w stronę retro, tak? Tak, cofnęli się w kilku odcinkach w przeszłość Dokładnie. Dalszą lub bliższą, ale jednak czy lata 90. czy lata 70. Czy no. takie wczesne dwutysięczne, to, to, to jest teraz miejsce akcji tych kolejnych odcinków. I myślę, że ciekawie się ogląda y, takie rzeczy, które kiedyś nas też y, y, gdzieś przerażały. Tak? tak jak, nie wiem, w jednym odcinku chmara paparazzi goniących gwiazd. No już teraz tego nie mamy, bo mamy social media. To trochę zależy od gwiazdy, Nadal są takie, które muszą się wystrzegać, czy za śmietnikiem ktoś się nie czai, ale tak, no gwiazdy przejęło tyle kontrolę, że mając Instagramy i TikToki mogą same pokazywać i karmić swoich widzów i fanów tym, co uważają, że im się spodoba, ale też mają nad tym kontrolę. A z zdjęciami paparazzi kontroli nie mieli. No właśnie. Myślę, że to jest taki jeden z tych letnich seriali, które można sobie tak po jednym odcinaczku cedzić. I jedna z takich powiedzmy nowości, bo, bo premiera była w czerwcu do nadrobienia. A drugą taką też trochę cofającą nas w czasie, myślę, to jest kontynuacja Goło i Wesoło, czyli filmowego z przeboju sprzed 25 lat. Mieliście okazję zobaczyć, co tam w Sheffield się dzieje teraz? Ja zarzuciłam okiem, co dzieje się w Sheffield, ale w Sheffield niestety nadal jest tak przygnębiająco. I szczerze mówiąc, to, bo film opowiadał o tym, jak z powodu reform gospodarczych rządu Margaret Thatcher upada przemysł ciężki w Wielkiej Brytanii, w związku z tym mężczyźni z huty. Sheffield zostają bez pracy i żeby jakoś podratować budżet, i też żeby znaleźć jakieś zajęcie i trochę sensu w życiu, postanawiają stworzyć grupę striptizerów na wzór chip Oczywiście są to bardzo low-budget i, i bardzo zwyczajni striptizerzy, ale osiągają sukces. No i film kończy się happy endem. Wydaje się, że, że właśnie przed bohaterami tak wszystko będzie lepiej, no ale sam początek serialu pokazuje, że minęło ponad ćwierć wieku, siedmiu premierów, a w Sheffield jak się waliło wszystko, tak się wali. I jak życie naszych bohaterów no cóż, nadal próbowali po prostu nie utonąć, tak nadal próbują nie utonąć, a na dokładkę ich dzieci mają podobny problem, więc, więc jakoś nie byłam w stanie bardzo się w to wciągnąć, bo miałam nadzieję, że będzie wesolutko, a niestety to no jest goło. Ja też wpadłem do Sheffield zobaczyć, co się dzieje z gazem i z, i z resztą chłopaków. Chyba mam podobne odczucia co Maja, że jest cały czas ponuro, ale trochę mi brakuje takiej lekkości i finezji, że mamy taką pogadankę polityczno-społeczną, bardzo poważne problemy, które dotykają mieszkańców Sheffield i generalnie część Brytyjczyków. Chociażby, nie wiem, biurokrację, kłopoty służby zdrowia, nawet wykluczenie komunikacyjne. Tam jest taka piękna scena w pierwszym odcinku, że gaz stoi z tym materacem na przystanku autobusowym i kolejne autobusy z kursu mu wypadają, są skasowane, skasowane, skasowane. I tak naprawdę, jeszcze obok świeci się ten napis reklamujący, hasła polityczne wyrównywanie szans, wyrównujemy szanse a on nie ma jak przewieźć materaca po prostu i stoi z nim na przystanku. Natomiast trochę mi tu brakuje tej finezji, takiej lekkości, żeby to, co ważne, było podane w jakimś takim, nie chcę mówić aromatycznym sosie, ale w takim no, zjadliwym, e, w zjadliwej formie i jednocześnie, żeby po prostu na drugą nogę dać, e, dać trochę humoru, trochę więcej humoru, trochę więcej finezji. To nie jest źle zagrany mm, serial, bo udało się zgromadzić całą tę obsadę, i ta obsada w zasadzie daje radę, ale no jednak z jednej strony mam tę nostalgię za, za pierwowzorem, a z drugiej widzę, że y, poszło to wszystko za bardzo w stronę takiej ciężkiej, y, ciężkiego takiego moralizowania, a dziś zarzucono tą taką lekkość, tę finezję, ten humor. Filmowego oryginału. Tak, bo w filmowym oryginale ta krytyka społeczna i krytyka tego, co wykonały rządy Torysów na żywym organizmie brytyjskiej klasy pracującej, była, ona tam była głównym tematem, ale właśnie przedstawiona była z lekkością. Natomiast tu wszystko jest tak łopatologicznie. Znaczy my wiemy, że Wielka Brytania, która jest jednym z najbo siedmiu najbogatszych krajów świata, jest pogrążona w głębokim kryzysie? Wiemy, że Brexit się jeszcze do tego wszystkiego dołożył. I to wyrównywanie, o którym w kółko to hasło, które przebija się przez cały pierwszy odcinek, który zresztą tytuł Takie tego no pierwszego tydzą, tak. odcinka to wyrównywanie szans, które zresztą znowu Torysi obiecują, odkąd przejęli rządy już chyba 13 lat temu no to jest wyrównywanie w dół. No, i właśnie ciężko się na to patrzę. Zwłaszcza, że my za oknem też mamy różne niewesołe sytuacje, więc. Ja muszę powiedzieć, że sobie nadrobiłam film, zanim zasiadłam do serialu. I właśnie film ma tą fajną, mam wrażenie, lekkość. Właśnie to, to, co powiedziałaś, Maja, że gdzieś to jest o wtedy aktualnej sytuacji, ale nie tak prosto w oczy. Chociaż muszę powiedzieć, że trochę mnie raził ten taki casualowy seksizm i rasizm e, w filmu z 97 roku. I to wydaje mi, niestety. E, dokładnie. I tu wydaje mi się, że jakby twórcy chcieli e, gdzieś te grzechy, e, grzechy pierwowzoru e, w, w, z, z siebie zmyć i, i, i to wyrównać, ale zabrakło troszkę tej, e, tej finezji i jest tak. Mm, siermiężnie. Trochę tak, trochę stalowo, nie? Ale uprzedzam, że nie, nie widziałam też całości, więc może pod koniec robi się lepiej, ale myślę, że taka próba e, zmycia z siebie grzechów poprzednich części to jest e, też coś charakterystycznego dla kontynuacji i chyba to też mamy w, i tak po prostu, czyli kontynuacji seksu w Wielkim Mieście, która teraz ma już drugi sezon. Tu ja się przyznam, do grzechu nigdy nie oglądałam więcej niż kilka przypadkowych odcinków w różnych dziwnych miejscach seksu w Wielkim Mieście. Nigdy nie włączyłam go u siebie w domu po prostu. Eee. Czyli ty nie możesz dać rozgrzeszenia? Ja nie mogę dać rozgrzeszenia. Ja bym na pokutę jednak dała, gdyż <grym> widziałam no, wtedy parę odcinków, a teraz również parę odcinków kontynuacji. No i ja jestem bardzo złą osobą do rozmawiania na ten temat, gdyż uważam, że przeszłość... Powinna zostać w przeszłości, to znaczy bardzo chętnie obejrzę film Goło i Wesoło z lat 90. za jakiś czas. Również po to, żeby sobie przypomnieć, jak wyglądał wtedy świat, i jak wyglądały relacje, i o ten seksizm, o którym wspomniałaś, i rasizm był taki zupełnie wszechobecny i właściwie wtedy dla ludzi przezoczysty, a dziś jednak już przeszkadza, więc zrobiliśmy jakiś postęp. No ale właśnie tych bohaterów tam bym zostawiła. Tam, gdzie oni mają szansę na happy end. Tam, gdzie świecą tymi gołymi pupami w finale filmu. I, nie tylko pupami. I jest radość. Czego nie widzimy. My no, nie widzimy, podobno, publiczność widzi. Publiczność widziała wszystko. Podobno scena w filmie była nagrywana raz, tak jak zapowiadają panowie w filmie i rzeczywiście 400 osób zgromadzonych na planie zobaczyło panów w pełnej okazałości. Więc chciał ich tam zostawić. Tam, gdzie oni mają przed sobą naprawdę szansę na to, że będzie lepiej. Tak? W tym happy endie. Czyli Kari zostawiłabyś w Nowym Jorku lat 90. Zdecydowanie, nie przenosiłabyś tak. jej. Zdecydowanie ją bym akurat tam zostawiła, nie puszczałabym jej na ekrany Kin, gdzie również gościła z koleżankami. Na no, kontynuacja, no, znaczy ja wiem, że jest bardzo dużo grono fanek tego serialu, które ucieszyło się z kontynuacji, ale ja nie wiem, czy cieszy się nadal. Ja muszę powiedzieć, że widziałam wszystko i troszeczkę daje rozgrzeszenie po drugim sezonie, bo myślę, że Kerry i Paczka trochę się nauczyły po tej krytyce pierwszego sezonu i tak po prostu, że może nie mogą być takimi paniami oderwanymi od rzeczywistości, jak były. No i też fajnie, że w tym sezonie jest więcej seksu w seksie i jakoś ten temat seksu dojrzałych kobiet jest podejmowany w może niekomiczny sposób. Natomiast cały czas brakuje tu jakiejś takiej świeżości, którą miał oryginał, chociaż musisz chyba przyznać, bo zgodziła się ze mną w czasie pokazu prasowego, że w pierwszym odcinku jest taki 10 sekund. Jest nawet chyba 15 sekund, dla którego których warto obejrzeć ten odcinek. Tak, bardzo polecamy. Jest to 15 sekund z przepiękną kreacją Valentino, o ile dobrze pamiętam. Tak, zdecydowanie kostiumy w tym serialu jestem gotowa pochwalić. Więc polecamy chociażby dla 15 sekund z kreacją Valentino i w, idącą ulicami Nowego Jorku. I no seks w Wielkim Mieście to też jest nostalgia, ale na naszym polu polskim nostalgia też w tym rządzi tego lata za sprawą filmu Pan Samochodzik. Ja muszę przyznać, że ze względu na wiek e, gdzieś omija mnie ten szał. No ale ty Andrzeju opisałeś nam film, e, Masz dużo ciepłych odczuć do oryginału. Yy, I może powiesz nam coś o, o tej nowej wersji. To, co wszyscy podkreślają i co jest zapewne w jakimś stopniu kluczowe dla odbioru tego filmu. Filmu podkreślmy, bo bardzo dużo osób uważa, że pan samochodzik i templariusze, którą to produkcję możemy oglądać na Netflixie, to jest serial. Nie, to jest jeden. To jest zamknięta historia w, w półtorej godziny z, z okładem. To jest film. To nie jest ekranizacja książki Zbigniewa Nackiego Pan Samochodzik i Templariusze. To jest film jakoś oparty e, o tę książkę. To jest film nawiązujący do tej książki. Natomiast scenariuszowych korekt, zmian i nowych pomysłów, e, na które wpadł Bartosz Sztybor, który zresztą będzie. Naszym gościem w drugiej części podcastu każą zdecydowanie powiedzieć, że to nie jest ekranizacja. Co niektórzy fani samochodzika zrozumieli, niektórzy oskarżyli twórców o ograbianie ich dzieciństwa z miłych wspomnień, z sentymentu, z nostalgii, etc. etc. Jak się należało, niestety, spodziewać większość ultrasów samochodzikowych no, nie zostawiła na filmie suchej nitki. Ja też siebie nazywam może nie ultrasem, ale jestem no, związany z serią. Samochodzikowym szelikowcem. To już prawie ultras. To już prawie ultras. Może sympatykiem. No, może sympatykiem. Daleko mi do fanatyzmu. Aczkolwiek wszystkie samochodziki, przynajmniej z tego kanonicznego, dwunastoksiągu, czytałem po wielokroć, mam swoich faworytów. Co ciekawe, tempariusze do nich nie należą, bo uważam, że ta powieść jest głośna głównie ze względu na serial, a nie dlatego, że jest jedną z lepszych z cyklu. Natomiast ja też nie jestem fanem, nie ukrywam, napisałem to w recenzji, nie jestem fanem tych najnowszych przygód. Ja, może no myśląc, myśląc ortodoksyjnie, ja wolałbym, mając do dyspozycji teraz takie środki, jakie, jakie ma platforma, która, która zdecydowała się wyprodukować ten film, wolałbym zobaczyć taką bardziej klasyczną jednak ekranizację przygód, nie dodawanie różnych wątków, może trochę zapożyczeń. Zabawy konwencją, e, uśmiechania się do Jamesa Bonda, do Indiana Jonesa, do Roberta Langdona z e, powieści Dana Browna. Wolałbym po prostu pójść w klasykę i zobaczyć, e, co mając takie środki, dysponując takimi środkami, co producenci są w stanie z, e, ze Zbigniewania Nackiego wycisnąć. Nie przekładać oczywiście jeden do jednego. Te powieści. mają zresztą miałaś niedawno. Tak, miałam. Wątpliwą przyjemność, jak mi powiedziałaś, przypomnieć sobie e, część, część powieści e, pana Samochodzika, autorstwa Nienackiego. Nie przekładać tego broń Boże jeden do jednego, bo ta książka się źle zastarzała pod wieloma względami, ale wciąż jest tam mnóstwo przygody, mnóstwo tajemnicy, bardzo dużo historii, co jako absolwent tego kierunku bardzo doceniałem i zawsze bardzo mnie bolało, że to jest tak nielubiany przedmiot w szkole. Czy to była Twoja inspiracja? Czy pan samochodzik przyczynił się do tego, czy, nie, razie, czy, nie, 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 pan samochodzik Ja wybrałem te studia dlatego, że byłem słaby z matematyki, chyba wiesz. Zawsze lubiłem historię, ale nigdy czytanie serii z Tygrysem, tudzież oglądanie wojennych filmów typu Tora, 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 chyba aż tak bardzo mnie nie, nie, nie ukierunkowało edukacyjnie. Może gdzieś tam się wszystko jakoś tam poskładało, Może, ale, ale, ale aż takiej roli bym panu samochodzikowi nie przypisywał. Natomiast wracając do samego filmu, chyba wolałbym właśnie zobaczyć więcej klasyki, a jednak, mimo wszystko, mniej kombinowania, chociaż niektóre argumenty, o których rozmawiałem z Bartkiem, po części kupuję. No właśnie, z tego co mówisz, myślę, że rozmowa z Bartkiem będzie bardzo ciekawa, bo będzie miał szansę trochę obronić swoją produkcję. Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek seriali do nadrobienia. Byli ze mną Maja Staniszewska. Dziękuję. I Andrzej Kulasek, którego zaraz usłyszycie w drugiej części. Dziękuję, pięknie. i Do usłyszenia. A ja nazywam się Agata Piasecka. Państwa i moim gościem jest Bartosz Sztybor. Dzień dobry. Tam. E, dziennikarz, publicysta, scenarzysta, w ogóle człowiek orkiestra. Niespełniony e, raper. O, proszę bardzo, niespełniony raper, zaraz może dasz nam jakąś też próbkę wokalnych umiejętności. Właśnie chyba nie, dlatego niespełniony, że chyba, chyba tak nie zrobię jednak. Okej, okay, może, może jednak dasz się namówić, ale jesteśmy tutaj głównie po to, żeby, żeby rozmawiać o filmie Pan Samochodzik i Templariusze, który miał premierę 12 lipca na platformie Netflix, a którego jesteś scenarzystą. Tak jest, to wszystko ja to wszystko ty. Od razu takie uściślenie, bo jak cię zapraszałem do naszego podcastu, seriale do, nad, do nadrobienia, bardzo przytomnie zauważyłeś, że przecież Pan Samochodzik i Temperiusze wbrew obiegowym opiniom, które krążą, które krążą po Polsce, to jest film. To jest film, tak, tak. Serial był kiedyś oryginalny z Mikulskim, teraz jest film i rzeczywiście wiele osób myśli, że, że to jest serial i nawet widziałem w opiniach na temat filmu, że no, ten pierwszy odcinek mi się podobał bądź nie podobał, więc dalej po obejrzeniu tego myślą, że to jest wciąż serial. Ciekawe... Spodziewają się dalszego ciągu <noise> spodziewałem jeszcze, się dalszego dalszego ciągu, tak? Że... tak. <noise> Może jeszcze coś się tam, coś jeszcze tam yy, zadzieje. Ja zanim cię yy, bezpardonowo zaatakuję w kwestii tego zmotoryzowanego człowieka, chciałem Ci serdecznie pogratulować ogromnego sukcesu, jakim jest nominacja do. Nagrody Hugo, którą można nazwać, nie wiem, Noblem, Oscarem w dziedzinie fantastyki, medalem Filsa, chyba wszystkie te określenia by pasowały, za twój komiks e, Cyberpunk 2077 Big City Dreams. Jesteś nominowana jako scenarzysta w kategorii, w kategorii komiks. Razem z tobą jest nominowany Krzysiek Ostrowski, który odpowiada za kolory w tym, w tym projekcie. No, brawo, czapki z głów, bo to jest ogromne, ogromne osiągnięcie. Jako pierwsi Polacy możecie sięgnąć po tę nagrodę. Tak, to jest duża rzecz, niesamowita. Cały czas wydaje mi się, że, że, że to jest sen, bo, e, no bo żaden e, Polak nie był nigdy nominowany do tej nagrody, więc to i tak już jest już jest wielki sukces, wielkie osiągnięcie. Ten Nobel, o którym wspomniałeś, tak będę to tłumaczył już od, od tej pory, że, że to jest Nobel Fantastyki. Ja zawsze mówiłem Oskarę, ale chyba. Nobel w sumie lepiej brzmi. Nobel więc... chyba więcej waży, <głos> <nie>? <głos> Chyba tak, więc, więc dziękuję bardzo. Dziękuję. To jest, to jest rzeczywiście super rzecz. Pod koniec roku się dowiemy, czy się udało. Trzymamy kciuki, a teraz już wracamy do pana Tomasza. Powiedz mi, jesteśmy już po premierze, ale tak jak rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem, ten kurz bitewny jeszcze według ciebie nie opadł, jeszcze, jeszcze to cały czas tam emocje, emocje są. A jakie ty masz wrażenie? Wiesz co, trochę się spodziewałem tego. E, myślę, że może nie aż tak bardzo. Śmieszne jest to, że, że jakby z, miesiąc temu miałem spotkanie na festiwalu fantastyki Pyrkon i, i właśnie tam o samochodziku trochę mówiłem. Wrócimy do tego. I, i ja wcześniej, jakby cztery lata temu napisałem adaptację komiksową Wiedźmina, więc ja już trochę z, z, z fandomem, z fanami miałem do czynienia i, i mówiłem, że no te o Wiedźmina jakoś tam przeżyłem i właśnie prowadzący spotkanie powiedział mi no ale fani pana samochodzika to są ultrasi w porównaniu do fanów Wiedźmina i właśnie tego teraz doświadczam. Dokładnie tego określenia ultrasi użył też Mateusz Janicki, kiedy z nim rozmawiałem w odniesieniu do, do tych samochodzikowych automaniaków można powiedzieć. Wywołałeś ten Pyrkon tegoroczny, lotem Miłośników Fantastyki. Ja przypomnę, jaki tytuł nosił twój panel, Pan Samochodzik i Templariusze, czyli jak adaptować, by nie zostać zlinczowanym. Tak. Że po prostu o podejściu do obiektu kultu, jakim bez wątpienia jest, jest Pan Samochodzik. No i co? Jesteś linczowany? Trochę tak. Przez część osób jestem linczowany. To oczywiście jest, jest mocne słowo, ale no, pojawia się nawet przykry hejt, czyli jakieś groźby, czy, czy w ogóle nie, nie, niemiłe. miłe. E, tak, 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 tak. A, że że, że no, z jakimiś przekleństwami, czy że zniszczyłem komuś dzieciństwo i, o że, i żeby mi się różne rzeczy stały, więc, więc są takie rzeczy, których przywiedź mnie się nie działy. Więc to jest takie coś, co byłem, okej, okay, dobra. Czy wszyscy kojarzycie, że to jest pan samochodzik, Jednak literatura dla dzieci i młodzieży, ale no. To jest jedna rzecz, którą się w jakiś sposób spodziewałem, ale może nie aż w takiej formie. I tyle chyba, to jest takie, że, że ja czekam trochę, kiedy właśnie ten kurz opadnie, kiedy ci wszyscy najwięksi fani to już obejrzą, wypowiedzą się na ten temat w, w specyficzny sposób. Czasami pewnie też słuszny. No i czekam, kiedy, kiedy w końcu wypowiedzą się ci, do których to jest skierowane. No więc. Więc tak, natomiast jeszcze zapytałeś o podejście, tak? Czy jakie było moje podejście? Czy, czy do, do adaptowania samochodzika? Tak? Mm -hmm. eee. no, ja kiedy do tego usiadłem, wiedziałem, że są jakby dwie drogi tak naprawdę. Co, co, co można z, z tą książką zrobić? Co w ogóle można zrobić z tą, z tą franczyzą? I będę, będę mówił takimi skrótami myślowymi, więc za to z góry przepraszam. Natomiast e, dla mnie. Samochodzik składa się z, z paru rzeczy: I jego postać w ogóle, i w ogóle te wszystkie książki, i można było albo pójść w dwie strony: albo w Indiana Jonesa i, i, i nową przygodę, albo w różową Panterę i jakąś taką, nie wiem, komedię ala la race czy Miś, przynajmniej takie było moje podejście. I no i ja i producenci jakby stwierdziliśmy, że jednak to kino Nowej Przygody, którego nigdy w Polsce nie było, a Samochodzik jest może Samochodzik i Przygody Tomka to są jedyne, jedyne jakby w, w polskiej popkulturze z tamtych czasów, czy w ogóle z dawnych czasów tytuły, które można na kino Nowej Przygody przerobić. Więc stwierdziliśmy, że, że, że to jest okazja, żeby po prostu zrobić duże, fajne kino wielopokoleniowe i, i takie, jakiego u nas nie było. Powiedz mi, bo Zarówno ty, właśnie na przykład na, podczas, podczas wspomnianego przez nas Pyrkonu, e, też były takie sygnały z Netflixa. Wynikało to też e, z e, trailera, który pojawił się e, kilka tygodni przed premierą, e, przed premierą filmu, że to nie jest ekranizacja, tylko to jest film może na motywach powieści, zbigniewania Nackiego w oparciu o, e, o tę powieść. No właśnie. Czemu to nie jest ekranizacja? Czemu to nie jest ekranizacja? Wydaje mi się, że, że to nie jest czas na to, w sensie to, to nie są już te czasy, żeby, żeby to zekranizować w stu procentach, eee, z wielu powodów. Pierwszy powód to, to jest, je, w ogóle pierwsze co zrobiłem, jak, jak eee, zbierałem się do adaptowania, no to oczywiście przeczytałem książkę i, i po raz kolejny. Wbrew temu, co właśnie mówią fani, że przeczytałem tylko Wikipedię. Nie, przeczytałem parę, parę No doktor, jeszcze ale... jako fan pana stanowiska. Tak, ochodzika. tak jestem. I, I oczywiście powtórzyłem sobie serial z Mikulskim. I e, serial z Mikulskim jest bliski oryginałowi, ale też raz powstawał w tamtych czasach, a dwa. Już tam Nienacki, który był scenarzystą serialu, dużo rzeczy zmienił. Na, na, na przykład wyciął cały Miłkoku, czyli, czyli jedną, jedną trzecią, można powiedzieć, e, książki. Więc to, to mi jakby dało do myślenia, że mówię: OK, czyli Nienacki był otwarty na zmiany. No, on też przepisywał te książki w późniejszych wydaniach. I wtedy sobie pomyślałem, żeby, żeby wyciągnąć jakąś dla mnie najważniejszą esencję. E, Zbudować coś nowego, bo, bo miałem poczucie, że i tempo e, tej historii by się dzisiaj nie sprawdziło, no chyba, żebyśmy poszli w tę komedię, w w powiedzmy, przerysowany PRL i tak dalej. Wtedy może tak, to by była jakby e, parodia. Natomiast jeżeli już postanowiliśmy, postanowiłem, że to będzie kino przygodowe, no to trzeba było trochę podnieść stawkę, e, trzeba było e, zwiększyć tempo. No i to są rzeczy, których w tej książce jakby z całym szacunkiem do niej nie było w takiej formie, w jakiej, w jakiej mam poczucie dzisiaj. Dzisiaj to jest w popkulturze. No właśnie, bo mówisz, że trzeba było zainteresować, przyciągnąć e, chyba nowego odbiorcę, niekoniecznie e, ludzi wychowanych e, na samochodziku, oczytanych, znających e, no, wszystkie te zagadki e, niemalże na pamięć, jak, jak abecadło. Bo myślisz, że, nie wiem, że tak, taki pryncypialny muzealnik dzisiaj po prostu by nikogo nie zainteresował, oprócz takiej fanbazy, bardzo, bardzo zdeklarowanej i mocno trzymającej się oryginału? Nie wiem, wiesz co to jest? Tak, tak, jak, tak jak mówiłem, w, w, może, i mógłby. może i mógłby, gdyby to, to miało y, odpowiednią formułę i, i, i inne podejście. Tak jak mówiłem, że jakby tego typu muzealnik nie pasował. Moim zdaniem do, do wizji na Nowej Przygody. On by pasował do, do trochę innego filmu. Trochę wolniejszego, trochę właśnie bardziej parodystycznego, e, może nawet indie. I nie twierdzę, że to byłoby by gorsze, tylko wydaje mi się, że to byłoby zupełnie, zupełnie inne. Właśnie jeszcze wspominając Pyrkon, jedna z osób, która była w, na publiczności, w ogóle powiedziała super pomysł, że gdyby franczyza się udała, to ona by marzyła, żeby zrobić animację Pan Samochodzik. Właśnie taką w stylu rysowanym, jak te wstawki w różowej panterze. I uważam, że to jest, to, to jest rewelacyjny pomysł. I to by ta formuła wtedy by się w, ta, w takim czymś sprawdziła. Więc jakby... Ja rozumiem smutek, zarzuty, ale no wydaje mi się, że wtedy to byłby rzeczywiście taki. Znaczy w ogóle, jakbyśmy chcieli przenieść w 100% starego pana samochodzika, to byśmy musieli przenieść wszystkie te problemy z, z, z tą postacią, związane i, i, i z czasami PRL-u, więc to, to, to nie wchodziło w grę. Natomiast yy, no wydaje mi się, że dzisiejsze kino potrzebuje, nie wiem. Tej energii, która jest w Panu samochodziku, tych morałów, tych postaci, natomiast w troszkę innej formie. To teraz tak mówiąc językiem e, barei i zawartości cukru w cukrze, powiedz mi, ile według ciebie zostało z samochodzika w twoim samochodziku? Mm. Nie wiem, to jest znowu, wiesz, taka kwestia, że ja w ogóle oglądałem wszystkie te inne adaptacje e, Nienaskiego i samochodzik był w każdej inny. I to jest w ogóle dla mnie ciekawa analiza podejścia fanów do, do tego, nie tylko tej ekranizacji, tylko wszystkich wcześniejszych, no bo dla mnie Mikulski był w ogóle na odrębnym biegunie niż rzeczywisty, tak jak ja sobie wyobrażałem, czytając książkę jako dziecko, niż, niż oryginalny pan Tomasz. I Janicki jest bardziej w klimacie Mikulskiego niż w ogóle tego książ książkowego, ale na przykład Janickiemu się najmniej dostało, jeśli on został jakby zaakceptowany przez, przez fanów. Nie? I to jest, to jest ciekawe, bo tutaj ci e, największy fani... się najbardziej Bartek dostało? Nie wiem, no chyba nie, nie wiem, nie chcę, bo może będziemy, bo jak powiem, że mi się najbardziej dostało, to później reżyser się zirytuje, że hej, przecież ja dostałem bardziej, więc, więc nie, nie będę tutaj. Okej, okay, reżyser... dobrze, to zamykamy tę ścieżkę wracamy. Do, do Natomiast nie wiem ile. Ja wydaje mi się, że mm, ja starałem się wziąć wszystkie jego cechy, część uwy, uwypuklić, z części zrezygnować. Więc dla mnie on w dużej mierze jest tym panem Tomaszem, którego ja czytałem, natomiast w jakiś sposób podrasowanym. Wydaje mi się, że to nie jest zupełnie nowa, nowa postać, którą sobie wymyśliłem z palca. Bo tak naprawdę, skąd decyzja, żeby, żeby zaczynać od templariuszy? Bo to jest nie dość, że mierzenie się z legendą książki, no to jeszcze mierzenie się z legendą serialu, który tutaj wielokrotnie przywołujemy w naszej rozmowie. Mierzenie się z tym ikonicznym, wręcz sanisowym Mikulskim, e, z Ewą Szykulską, która zagrała Karen Petersen, e, z tymi postaciami harcerzy, których też każdy ma gdzieś tam e, wyprojektowanych w, w głowie. No to jest tak, jakby zaczynać mecz z, z deficytem 0-3, po prostu i to po przerwie. Słuchaj, e, jak to Kazachstan jakoś sobie poradził, więc. <laughs> Natomiast nie, rozumiem, to była decyzja... Taka e, Mołdawia chyba. To, czy to była Mołdawia, przepraszam. E, więc e, rozumiem, że to jest wysoki próg mierzenie się z legendą. E, to była decyzja, z którą trochę do mnie m, producenci przyszli. W sensie powiedzieli, mamy prawa do, do samochodzika. E, chcemy jako pierwszą robić... E, Y, robić templariuszy. Co ty na to? No i ja byłem bardzo na tak. No i teraz wyjaśniając, dlaczego ja byłem na tak i dlaczego oni pewnie z tym do mnie przyszli, bo, bo to jest tematycznie, nie chcę mówić najciekawsza, ale nie wiem, mówić najbardziej sexy, po prostu z, z, wiesz, że, 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 że templariusze, krzyżacy, no, to po prostu może chyba wzbudzić naj... Głośniejszy bas, nie wiem, że, że, że to jest w prosty sposób i w szybki sposób. Już sam tułem przemawia do, do odbiorcy, buduje tajemnicę bez, no bez wchodzenia w fabułę. To już jest, już jest coś ciekawego, wydaje mi się, więc, no więc, dlatego, więc dlatego to jest. To, 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 to była ta, ta, ta pierwsza próba. Ja się też zastanawiam nad jednym, że skoro. Czyli z jednej strony mówiłeś ten, ten argument, że sam Nienacki w, pisząc scenariusz do samochodzika i templariuszy odchodził od swojego, od swojego tego literackiego oryginału, pierwowzoru. To też ci otworzyło furtkę, że możesz to zrobić, ale myślę sobie nad tym, czy mając takie pomysły właśnie na samochodzika trochę niesamochodzikowego, a jednak bardziej zbliżonego do, do tego Indiana Jonesa, może do Jamesa Bonda. Bo też mi się wydaje, puszczasz parę razy oko mm -hmm. do, do agenta 007, może też do Roberta Langdona, czyli bohatera książek Dana Brauna. I się teraz tak zastanawiam, czy wiedząc to wszystko, nie prościej było stworzyć jednak nowego bohatera niekoniecznie nazywać go nawet panem Tomaszem, ewentualnie zostawić pana Tomasza, dać mu zupełnie nową przygodę po prostu, nie wiem, poszukiwanie Jakiegoś skarbu Słowian czy coś w tym stylu, a jednak zrobić bardziej ekranizację, bliższą, bliższą pierwowzorowi. No, możliwe, że, że wiesz, że tak jak po śmierci nienackiego mnóstwo autorów pisało jakby kolejne książki, może to, może to była opcja, tak nie, nie, nie wiem. No wydaje mi się, że, e, e, że było oczywiście ryzyko. E, że, że to się nie spodoba fanom, że to jest inne, że to jest na motywach, a nie ekranizacja. Może wiesz, to jest jakiś tam coś, co komunikacyjnie spotkało się z takim, a nie innym odzewem części, części fanów. Ale powiem ci, ja, ja, ja nie wiem, ja nie jestem przekonany do końca. Ja, cokolwiek nie będą mówili ultrasi, ja może ultrasem nie jestem, ale jestem, jestem fanem. I, I będę bronił tego, że. Zobaczymy, jak ta historia się skończy. Natomiast e, ja, ja będę bronił tej decyzji, bo ja na przykład uważam, że. Casino Royale jest najlepszym Bondem i uważam, że to jest kompletny restart serii i uważam, że to jest totalnie zmienione podejście do, do Jamesa Bonda I, i ja pamiętam, jaka była inba, jak wybierano Daniela Craiga, ja pamiętam, jak, jakie były pierwsze głosy, nie twierdzę, że to się powtórzy i nagle to będzie kultowy film, w sensie samochodzik, ale wiesz, to, to jest, wydaje mi się, że, że Trzeba odważnie podchodzić do takich rzeczy. Moją motywacją nie było, to jak znowu twierdzą nie, nie, niektórzy fani, zabić polską dawną popkulturę i sprawić, żeby Zbigniew Nienacki przewracał się w grobie. Nie, to wyszło z tego, że ja mam naprawdę duży respekt do, do tej literatury, mimo że bym przepisał ją... Inaczej, w, w paru względach. Uważam, że, że, że są tam jakieś problemy, o których z chęcią porozmawiam. Natomiast uważam, że potencjał tam jest ogromny na postaci, na historii, na, na, na wszystko. Jest to, jest to super rzecz. Natomiast u, uważam, że należy ją w jakiś sposób przerobić, żeby ona była łatwo dostępna dla nowych pokoleń i żeby ta marka mogła żyć jeszcze dłużej. I ja, jako fan, uważam, jakby. Nie spodoba mi się film, to wrócę do książki albo do serialu z Mikulskim, natomiast dawajmy sobie i innym szansę na to, żeby eksperymentować i, i wydobywać coś nowego, nie to jakby mega jara, żeby szukać nowych rzeczy, szukać nowych wątków w tym, co już było i wydaje mi się, że to jest fajna droga, żeby popkultura nie była odgrzewanymi kotletami, tylko jednak próbą zrobienia czegoś nowego. Bardzo ciekawe jest to, jest to nawiązanie do Jamesa Bonda, bo dla mnie to też przestał być James Bond. I stał się dla mnie bardziej. Dla mnie James Bond ma twarz Rogera Mura i pije jednak to e, Martini wstrząśnięte, e, niezmieszane. I Bond robiący trochę co innego i pijący co innego. Dla mnie trochę przestał być Bondem, ale ja nie jestem ortodoksyjnym fanem e, agenta 007. Natomiast miałem podobnie też z Mad Maxem. Nowy Mad Max w wykonaniu. Tom Hardiego nie zachwycił mnie. W sensie ja lubię ten film, ale jednak dla mnie. A co ci właśnie przeszkadzało w tym nowym Mad Maxie? W sensie, bo rozumiem, że z Tom Hardy jako postać, czy on jako aktor ci nie pasował? W sensie ja widzę Mad Maxa po prostu, Mela Gibsona okay. z obrzynem i tym psem z czerwoną bandamą tutaj przywiązaną tutaj pod szyją i nikt innymi po prostu nie. To jest ta, ta taka ikona, bo ja zresztą. Ja uwielbiam tę serię, a ja dwójkę widziałem chyba, nie wiem, 20 albo 30 razy. Uwielbiam też, Moim tak. <gry> zdaniem jest najlepsze, lepsze tak. od oryginału, nie mówiąc już o trzeciej części. I ten film to, oczywiście, nie mówię, że to był zamach na, na, na z kolei na moje, na moje jakieś wyobrażenia o, o, o Mad Maxie, ale chociaż doceniłem ten nowy film i, w, i, i, i Mad Maxa w wydaniu Toma Hardiego to nie kupiłem go jako, mhm. jako, jako Mad Maxa. Natomiast absolutnie trafia do mnie ta argumentacja, że czemu nie spróbować zrestartować i nie przedstawić zupełnie nowego pana Tomasza. Jeszcze chciałem cię zapytać o dwie rzeczy. Mhm. Jedną to będzie jesteś scenarzystą komiksowym, mocno osadzonym w świecie komiksu człowiekiem. Mówiliśmy o tym twoim wielkim dokonaniu, które zostało docenione też na świecie. Czy Kreowany przez Jacka Belera Adios, czyli adwersarz pana samochodzika, to jest jakaś postać troszeczkę wyjęta z komiksów, dlatego właśnie mocno taka charakterystyczna nawet przerysowana? Czy to jakoś gdzieś ci tam świtało? To jest, to, to ja ci powiem, że to są takie właśnie szufladki, że, że ktoś, mam poczucie, widzi, że, że postać jest jakaś uproszczona, a dobra, to komiksiarz robił, to wiadomo. i Tutaj jest, ja miałem inne podejście do tego. W, w, jestem fanem Kingsmenów na przykład. Uważam, że jak, właśnie a propos Daniela Craiga, Casino Royale, jakby Bond skręcił w ścieżkę, zróbmy trochę coś bardziej realistycznego, a la Jason Byrne. No to wtedy Matthew Vaughn wykorzystał tę okazję i zrobił Kingsmenów, którzy są po prostu starym Bondem do, do potęgi. I pomyślałem, że, że, że to by było fajne. Panu samochodziku, czyli, e, czyli jakiś tam e, element przerysowania. E, natomiast tutaj, to wiesz, jak to wyszło, możemy dyskutować, czy to się komuś podoba, czy nie. Jakby w mojej wyobraźni wszystko było mocno popowe, ale no. Wiesz, czy, czy to ktoś kupił, czy, czy nie, czy to do kogoś przemawia, czy, czy nie, no to to są już, już mam wrażenie kwestie gustu, natomiast to, to raczej nie wychodzi z, z moich doświadczeń komiksowych, tylko po prostu inspiracji filmowych, jakie sobie postawiłem na, na biurku pisząc, pisząc scenariusz. No i teraz wracając tak jakby do tej ostatniej kwestii, ale też trochę nawiązując do tego, co mówiłeś o, o, o tym niejako samochodzikowym restarcie i zupełnie nowej nowej postaci, nowym wyobrażeniu pana Tomasza. Chciałem ciebie zapytać, czy gdyby pojawiła się, się, się możliwość, propozycja, oferta, żebyś kontynuował swoją przygodę z panem hmm. Samochodzikiem. Ja pytam o to Mateusza Jańskiego, on jest bardzo na tak, że on bardzo polubi pana Tomasza i chciałby z tą postacią zostać. Czy ty mm, zgodziłbyś się napisać następne scenariusze do kolejnych części e, tego odświeżonego pana samochodzika. Tak, no dla mnie to była, to była super przygoda. To jest bardzo fajna rzecz. Zobaczymy, ile będzie trwał hejt i jak, jak mocny będzie ze strony fanów tych, tych ultrasowych. Więc pytanie, czy będę na to jeszcze raz gotowy. Natomiast tak, no uważam... Znaczy wrócę do początku, że też jestem ciekaw, kiedy ten kurz opadnie... Jest, jestem ciekaw, co myślą widzowie, którzy nie znają książek, albo wiesz, ja bym bardzo chciał sytuację, gdzie ktoś ogląda film i później czyta książkę, żeby, żeby na nowo te książki były wydawane w fajnych okładkach, w fajnych nowych wydaniach, w fajnym wydawnictwie. To, to by było super, jakby to znowu zaczęło żyć i można by budować franczyzę, komiksy, wszystko jakby. To ma potencjał na. Na, na co super. Pomysł, co pan, co pan, co ja bym z chęcią wiesz. Tak, no, chcę w się sensie no, zrobić scenariusz. Tak, i, tak. B bardzo chętnie, ja bym bardzo chętnie budował franczyzę. Natomiast pytanie, jeżeli wiesz, ilość listów do, do redakcji ze strony fanów będzie duża, że ten człowiek nigdy nie powinien tego robić, chcemy kolejną część, ale ona ma być e, zgodna z książką, no to może, może nigdy nie napiszę. Nie wiem. Natomiast dla mnie było to. E, fanie, ja uważam, że to jest. E, rewelacyjna podstawa, żeby robić dobre kino nowej przygody w, w Polsce z fajnymi postaciami i z fajnymi przygodami, więc jak najbardziej. Czyli po prostu bronisz tej swojej wizji? To nie jest tak, że, 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 że na przykład będzie pomysł, zróbmy teraz, powiedzmy, niesamowity dwór, ale Bartku, prosimy cię, żebyś bardziej, bardziej się przywiązał do książki. Przecież to jakby to nie jest, to, to też nie jest tak, że e... E, że właśnie producenci mi powiedzieli templariusze e, ja powiedziałem tak, ale tylko pod warunkiem, że to będzie moja wizja nie, nie, absolutnie jakby to jest, naprawdę jakby starałem się wiesz trzymać geograficznie, więc to geograficznie jakby idzie, jakby to są tam są mam poczucie jeszcze przez fanów może niezauważone, nieodkryte rzeczy, ale dla mnie jakoś psychologiczno tematyczne, które wychodzą, z, wychodzą jakby z, z wnętrza tej książki i na których ja zbudowałem e, to wszystko. E, jakby to też sytuacja, nie będę spoilował, ale sytuacja z Petersenem. To dla mnie, pewnie dla, dla wielu fanów straszna scena, w sensie jak, jak, jak można. Natomiast dla mnie to było super, bo ja będąc fanem jakiejś franczyzy chciałbym być tak zaskoczony się myśleć, tylko widzisz, ja napisałem scenariusz dla siebie, więc jak tutaj widzimy, ty miałeś problem z Craigiem, ja, ja nie miałem, więc to są jakby trochę inny rodzaj wrażliwości, czy tam podejścia, więc to, to nie znaczy, żebym, żebym odrzucił książkę, tylko starałbym się z każdej brać tyle, ile wlezie i tyle, ile pasuje do tego restartu. No dobra, to w takim razie czekamy na, na, na drugą rundę Bartosza Sztywora z twórczością Zbigniewa Nienackiego. Bartek, bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś do nas, do podcastu i podzieliłeś się swoimi, swoimi wrażeniami, swoimi jeszcze cały czas rozedrganymi emocjami po premierze. Raz jeszcze ci gratulujemy tej nominacji, bo to jest mega rzecz. No i czekamy na, na dalsze, na dalsze twoje... Przygody z, z ekranizacjami, z adaptacjami I, z i oryginalnymi, w ogóle generalnie z popkulturą, tak jest. Dziękuję bardzo, dzięki wielkie.